obcy gardzą mądrością i karnością. Jako zaprzeczenie możemy powiedzieć, że ludzie rozsądni szanują, poważają zarówno mądrość, jak też przykładają się do wprowadzenia jej w czyn. Starają się żyć w oparciu o to, co wiedzą, że jest mądre. Zobaczmy następną porcję wersetów w pierwszym rozdziale Księgi Przypowieści. Dzisiaj zobaczymy kilka myśli związanych z mądrością w kontekście życia rodzinnego. To jest ciekawe, że początek tej księgi wiąże mądrość z Bogiem, z bojaźnią Boga. Początkiem poznania jest bojaźń Pana. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Nie? Czyli źródło wszelkiej mądrości, wszelkiej dobrej rady, wszystkiego, co możemy właściwego w życiu zrobić, ma swój początek w Bogu, we właściwym związku z Nim. Nie? Nawet jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy, że robią pewne rzeczy w wyniku tego, że zostali do tego przygotowani przez Boga. Może tak być, że ateiści odrzucający istnienie Boga postępują mądrze dzięki Bogu. Oczywiście całkowicie odrzucając to źródło. Dzisiaj zajmiemy się następnym fragmentem, który pokaże jak gdyby drugi ważny obszar związany z mądrością człowieka. No bo tutaj jest taka myśl nadrzędna, że to Salomon chce przekazać swoim potomnym, swoim dzieciom przede wszystkim tę mądrość. Najpierw mówię, wiąże ją z Bogiem, a teraz wchodzimy w zakres życia rodzinnego. Czytam od 8 wersetu. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczaimy się, aby przelać krew, zaczatujemy bez przyczyny na niewinnego, pochłoniemy ich jak kraina umarłych żywcem i cało, jak tych, którzy zstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa, bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk, zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała. Większą część tego fragmentu stanowi opis tej zbójeckiej bandy, można powiedzieć, tego, co czeka na nasze dzieci, kiedy wejdą w samodzielne życie. Nie chcę powiedzieć, że tak wygląda całe życie w świecie, w jakim mamy okazję żyć, ale że takie pokusy będą jednym z elementów tego życia. Najpierw skupmy się na tych dwóch pierwszych wersetach, które dotyczą bezpośrednio związku mądrości z życiem rodzinnym. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Mamy tu dwie postawy do tego kolejnego źródła wiedzy i mądrości, które nam Bóg dał, czyli nasi rodzice. Słuchaj i nie odrzucaj. Nie odrzucaj. Można powiedzieć, że czymś podobnym jest lekceważenie. Nie, bo lekceważenie to jest, co będę tam słuchał tej głupiej, czy tego głupiego, czy coś takiego. Nie? Ja lepiej wiem. Nie? To jest podobne. Czyli słuchaj, tu jest jako ten nakaz, wzór pozytywny pokazany. No i od razu jest przy tym to, co można negatywnego zrobić, czyli odrzucanie, lekceważenie. Widać, że ten przekaz mądrości z rodziców na dzieci jest Bożym zamiarem. Czyli jeśli to jest w planie Boga, to znaczy, że to gwarantuje zachowanie tego, co Bóg zamierzył dla świata.
dla ludzkości. Widać stąd, jak bardzo mądrym z punktu widzenia diabła jest zabieg przerwania tej linii. Przerwania tej mądrości, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. I zastąpienia jej jakąś ideologią wsączoną w głowy młodych ludzi poza tym Bożym porządkiem, rodzice, dzieci. Nie, że to rzeczywiście rodzi, widzimy bardzo szybko potężne problemy, że bardzo szybko prowadzi do demoralizacji społeczeństw. Nie? Że można różne zabiegi robić i społeczeństwo, które zachowa ten Boży porządek, że to rodzice uczą swoje dzieci mądrości, że oni są tym gwarantem wychowania, szczególnie we wczesnym okresie swoich dzieci, tego społeczeństwa nie da się złamać tak łatwo. Nie da się go sprowadzić na manowce, nie da się go zideologizować, nie da się go zdemoralizować. A w społeczeństwie, w którym w jednym pokoleniu wystarczy przeciąć tę więź między rodzicami a dziećmi, tę więź przekazywania mądrości, można w jednym pokoleniu odwrócić to społeczeństwo. Pamiętacie taką formację wojskową Janczarów? Jeszcze nie tak dawno na terenach Polski te formacje zarówno się tworzyły, w sensie, że pozyskiwany był rekrut z naszych terenów, i też później te nasze dzieci wracały do nas uzbrojone, i to była jedna z najbardziej groźnych formacji, która niszczyła nasze wojska, niszczyła nasze ziemie, wioski i tak dalej. Nie? Zabierano młodych chłopców, zabierano właśnie rodzicom i wychowywano ich w innej ideologii, w innym duchu. I za 10 lat tych samych chłopców przyprowadzano tutaj już w zwartych oddziałach, żeby niszczyły tę cywilizację, z której pochodzili. Blondyni, niebieskoocy, ale w turbanach z tureckim uzbrojeniem zażynali swoich pobratymców. Nie? Jeśli się przerwało tę naturalną więź, dzieci, rodzice przekazują mądrość swoim dzieciom, w jednym pokoleniu można było odwrócić społeczeństwo przeciwko tym wartościom, którymi to społeczeństwo od wieków żyło. Dzisiaj dokonuje się tego samego eksperymentu na naszych dzieciach. Dzisiaj to już nie tylko my, jacyś nawiedzeni jakąś dziwną ideą, mówimy, że szkoła nie jest miejscem wychowania, nie jest miejscem edukacji, jest miejscem ideologizowania. Głównym celem dzisiejszej publicznej szkoły w tej współczesnej Europie jest odpowiednia obróbka ideologiczna naszych dzieci. I to jest zagłada cywilizacji. Bo jak widzimy na samym początku Księgi Przypowieści, kiedy Salomon, najmądrzejszy z ludzi, mówi, w jaki sposób on myśli, w jaki sposób przekazać swoim dzieciom mądrość, żeby one jeszcze swoim dzieciom i tak dalej, żeby to w następne pokolenia przechodziło. Najpierw zaczyna od związku z Bogiem, że początkiem poznania jest bojaźń Pana. Ale zaraz na drugim miejscu mówi, synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Że to jest jak gdyby drugi filar, na którym spoczywa przekazanie mądrości z pokolenia na pokolenie, czyli można powiedzieć trwanie cywilizacji. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z planowym zaburzeniem tego pierwotnego Bożego planu. Nie rodzice mają się zająć wychowaniem swoich dzieci, ale jak najwcześniej, jak wiemy, to będzie szło, że najpierw się zabierało 7-latki, teraz już 6-latki, już 5-latki, a docelowo 3-latki. Czyli praktycznie po wyjściu z pieluch dziecko ma trafić w łapy ideologów. Taki jest plan. Czy uda się zatrzymać ten plan? Tego nie wiem. Ważne jest, że my jesteśmy odpowiedzialni za te dzieci, które Bóg nam powierzył, i my mamy tę walkę stoczyć i mamy ją wygrać. Bóg na pewno da nam wszelkie możliwości, żeby tę walkę przeprowadzić zwycięsko. Następny werset mówi o pozytywach, o takim ładnym obrazie tego, bo one, te pouczenia ojca i nauki matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi, czyli są ozdobą. Nie, bo tutaj jest i wieniec,
naszyjnik, są czymś pięknym. Człowiek ma naturalne jakieś piękno, nie? I to wynika z pewnych innych rzeczy. I teraz może albo przywdziać się w coś, co go będzie zdobiło, albo przywdziać się w coś, co będzie go szpeciło. No, albo może nie mieć ozdób, jakąś tam neutralność zachować. Nie? I teraz właściwe podejście do nauk swoich rodziców jest jak gdyby jaką taką dodatkową ozdobą. W ten sposób ten człowiek będzie się wyróżniał spośród swoich rówieśników. Jeśli on zastosuje to, czego rodzice go uczą w domu, i to jest do wszystkich rodziców, wierzących, niewierzących, z takiej kultury, śmakiej, lepszych, głupszych, prostaków, różnych, każdy z rodziców ma coś mądrego do przekazania swoim dzieciom. I my, mając, tak jak tu siedzimy, przeróżnych rodziców, możemy powiedzieć, że pewne rzeczy, kiedy patrzymy z perspektywy lat, widzimy, jak to dobrze, że ojciec czy matka mnie tego nauczyli. Albo niekiedy mamy taką refleksję, jak głupio zrobiłem, że nie słuchałem tego, co mi ojciec mówił, jak miałem te 10 czy 15 lat. Nie? Niezależnie, mówię, jacy ci rodzice byli, to zawsze coś mądrego mieli nam do przekazania, bo taki jest Boży porządek. Tu nie jest powiedziane o wierzących rodzicach, czy o z narodu wybranego, czy tak dalej. To jest po prostu o tym ogólnym zjawisku przekazywania mądrości z pokolenia w pokolenie. Jeśli przyjmiesz właściwy stosunek do tego, co rodzice ci przekazują, to masz handicap, masz dodatkową, wyróżniającą cię pozytywnie z innych ludzi, którzy zlekceważą nauki swoich rodziców, ozdobę. Coś cię wyróżnia, jesteś rzeczywiście inny. I zobaczcie, kiedy widzimy grupę dzieci, i to możemy po tych dzieciach bardzo wiele powiedzieć, jaka jest ich więź z rodzicami. Co się dzieje właśnie w tym aspekcie szanowania nauk swoich rodziców. Czy te dzieci słuchają swoich rodziców? Widzimy rozwydrzeńców, wariatów, popaprańców, i widzimy dzieci spokojne, które zareagują na dorosłego, powiedzą dzień dobry albo odpowiedzą mądrze i tak dalej. Od razu, nie znając tej rodziny, patrząc przez chwilę, obserwując dzieci, możemy bardzo wiele powiedzieć, czy ten biblijny wzór przekazywania mądrości jest realizowany w tej rodzinie w stosunku do tego dziecka, czy też jest zaburzony z winy, no, przede wszystkim rodziców, ale też, tak jak wcześniej mówimy, dzisiaj ideologia właśnie uderzyła w to przekazywanie mądrości, żeby oderwać dzieci od rodziców. Ale później znajdujemy też jeszcze, no, taką dość niezwykłą lekcję w tym opisie tej bandy. Zobaczcie, czym ta banda kusi tego młodego człowieka. No, najpierw kusi go łatwym zyskiem. Mówi, chodź, napadniemy, będziemy mieli to, co jest ich. Nie? Nie chcę tego rozwijać, ale to jest jedna z ważnych powinności, jaką rodzice powinni nauczyć swoje dzieci. Że z jednej strony wartości materialne, dobrobyt są wytworem pracy. Nie spadają z nieba, nie państwo daje, nie są czymś oczywistym, tylko trzeba na nie ciężko pracować. Jeśli dziecko będzie tego nauczone, nie da się zwieść takim łatwym hasłom. Nie da się zwieść takim łatwym hasłom, choć będziesz miał bez pracy, tylko zabijemy, czy okradniemy, czy oszukamy i coś dobrego będzie. Będziesz miał. Nie? To jest jedna taka dosyć oczywista lekcja, nie? Żeby uczyć dzieci ciężkiej pracy od małego i żeby to, co one, te prezenty, które mają dostać w życiu, żeby były związane z ich jakimś oczekiwaniem, z ich poświęceniem, z ich być może nawet pracą zarobkową. Zobaczcie, że współczesna cywilizacja uderzyła też w ten aspekt. Zabrania się dzieciom pracować. Nie? Że one mogą ćpać, one mogą się gzić, one mogą przeróżne rzeczy, leżeć pod płotem mogą, zapite, ale nie mogą pracować. Bo zostanie albo pracodawca, albo rodzic ukarany za to. To jest właśnie kolejny przykład, jak nasza cywilizacja jest stawiana na głowie. Że właśnie uczy się, że pokolenia roszczeniowe, którym ma się wszystko, wszystko mają mieć, bo wszystko mi się należy. Nie? Ale to jest dość oczywisty temat.
nie chcę się nad nim zajmować. Najciekawsze, co mnie zaciekawiło, to jest werset 14. Zobaczcie. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Ci rodzice, którzy mają dzieci nastoletnie albo mieli i czytali trochę na ten temat, bardzo dużo mówi się w kontekście nastolatków o tak zwanej przynależności do grupy rówieśniczej. Że to jest najpoważniejszy imperatyw zachowań młodego człowieka, to jest to, co myślą o nim rówieśnicy. Tak się to przedstawia. Ja nie mówię, że to jest prawda, tylko tak się to przedstawia, że najsilniejszy czynnik, który wpływa na zachowanie młodego człowieka, takiego nastolatka, to jest grupa rówieśnicza. Nie? Jeśli tak jest, to znaczy, że negatywny wzór, który tutaj jest opisany, odniósł sukces. Bo to jest właśnie ta pokusa, którą tu Salomon mówi, że natrafi nasze dziecko na nią. Że nasze dziecko, kiedy już wejdzie w ten świat troszeczkę więcej niż, wiecie, pieluchy i tam nauka pierwszych słów i jeszcze tam zabawa taka wiadereczkiem z piaskiem i tak dalej, wchodzi w świat już relacji, gdzie jedni będą się do niego uśmiechać, inni mu przyleją, jeden go obrazi, drugi go będzie podstępem tam próbował do czegoś namówić i tak dalej. I teraz w zależności od tego, co dzieje się w domu z tym dzieckiem, to tak ono zareaguje na tę pokusę. To jest pokusa grupy rówieśniczej. Choć będziesz miał z nami wspólnotę. Z kim dziecko powinno mieć wspólnotę? Dziecko swoje poczucie bezpieczeństwa, swoje poczucie przynależności, swoje poczucie tożsamości powinno wyprowadzać z więzi z rodzicami. Jeśli to ma silne, to te wszystkie rzeczy dotyczące grupy rówieśniczej są... To jest realna pokusa, absolutnie tego nie chcę zanegować. Ale to jest coś, z czym to nawet kilkunastoletnie dziecko, jeszcze nieukształtowany człowiek, potrafi sobie poradzić, jeśli jest właściwa więź w domu rodzinnym. Jeśli on rzeczywiście podchodzi właściwie do ojca i matki, no a ojciec i matka nauczyli go właściwego podejścia do siebie i przejmowania od nich nauki. Wiemy dobrze, ci z nas, którzy się zajmują w jakiś sposób nauczaniem, pedagogiką i tak dalej, że nauczanie odnosi największy sukces, kiedy jest związane z relacją. To wiedzieli starożytni filozofowie, że oni nie prowadzili tak, jak dzisiaj się prowadzi edukację, tylko oni żyli. Żyli ze swoimi uczniami. W ramach więzi następowała edukacja. W ramach więzi nastąpiło właśnie naśladownictwo życia, wiedzy i tak dalej. To samo oczywiście Jezus zrobił ze swoimi uczniami. To nie była jakaś nowość. Tak po prostu najlepiej funkcjonuje wszelka pedagogika. Nie? I tak ona powinna funkcjonować w domu. Jeśli rodzice odrobią swoją robotę, czyli będą mieli z dziećmi swoimi, będą tworzyli bandę, w której to dziecko będzie miało pełną akceptację, poczucie tożsamości, będzie się z nią identyfikować, będzie miało ciekawy, będzie wiedziało, że to jest coś atrakcyjnego ta rodzina, to poradzi sobie z pokusą grupy rówieśniczej, która go kusi, choć zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę, będziemy mieli wspólnotę. I wiemy, że dzieci, które nie zaznały właściwych relacji ze swoimi rodzicami, właśnie na taki lep idą. Bo one potrzebują wspólnoty, której nie mają zagwarantowane przez ten porządek Boży, czyli przez rodzinę. Rzadko kiedy z dobrze funkcjonującej rodziny, nie mówię zamożnej, nie mówię z wysokiej sfery, tylko z dobrze funkcjonującej rodziny, rzadko kiedy dziecko daje się skusić na taki lep. A jeśli się da skusić, bo to też się zdarza, to bardzo szybko odkrywa pozór tego, co tam ma. Bardzo szybko widzi, że te obierki z ziemniaków, które tu dają, to u mnie w domu się świniom daje. Nie? Bardzo szybko może to poznać. Dlatego ma ogromny, wbudowany w siebie potencjał zabezpieczenia. Dlatego tak ważne jest to, co dzisiaj, kiedy macie dzieci jedno, dwuletnie, czy jeszcze 10, 15, a nawet niekiedy 20-letnie jeszcze, to co z nimi robimy? Jaką bandą jest nasza rodzina? Czy nasza rodzina jest rzeczywiście tak silną jednostką, tak silnym zespołem,
który dla tych dzieci jest atrakcyjny, że oni chcą z tymi rodzicami przebywać. Oczywiście wiemy też, że Kościół jest tym jak gdyby drugim kręgiem tożsamości, który też powinien utrwalić w tych dzieciach to poczucie, że są elementem jakiejś większej, wspaniałej, atrakcyjnej całości, do której inni bardzo chcieliby wejść, ale nie mogą. Że to jest elitarne, że to jest coś niezwykłego. Rodzina jest z definicji czymś elitarnym. No, Kościół jest drugim kręgiem, ale też powinien tu być zachowany ten element wyjątkowości. Że to jest wyjątkowa grupa. I rzeczywiście, jak zobaczycie, jak postrzegają nasze dzieci to, co dzieje się w Kościele, to widzimy, że one wiedzą, że to jest coś niezwykłego. I one do tego tęsknią. Pamiętacie też, że bardzo tak no, ostro stawiałem sprawę, żeby tak nie było w naszym Kościele tak zwanej szkoły niedzielnej. Bo wszyscy z nas czytali Tomka Sawyera, nie? I tam tożsamość kościelna była jedną z najmniej przyjemnych tożsamości. To był czas najbardziej nudny, najbardziej taki odpychający i odrażający od Boga, chrześcijaństwa i tak dalej, nie? Ponieważ jakąś przebrzydłą babę tam wstawili do tych dzieci, która się tam znęcała nad nimi. Jakąś sfrustrowaną, zakompleksioną, no już tam nie będę rozwijał epitetów, nie? I ona tym dzieciom wyrządzała straszną krzywdę. I rodzice się na to godzili, nie? W naszym Kościele szkoła niedzielna, ona się niekiedy tak nazywa. Ale to jest zabawa. To jest, mówiąc z amerykańska, fun, nie? Te dzieci mają naprawdę widzieć, że o, pójdę i z tym wujkiem będziemy tam strzelać, czy coś tam robić. To jest coś wspaniałego. To jest właśnie przykład budowania wspólnoty, do której te dzieci będą tęsknić. Wtedy wspólnota taka, co tam ciekawego mogą mi ci chłopcy spod budki z piwem dać? Do tego powinniśmy dążyć. To jest nasze zadanie jako rodziców. Aby tak przygotować nasze dzieci, żeby one powiedziały właśnie wypad tym wszystkim grupom rówieśniczym czy innym hochsztaplerom, ideologom i tak dalej, którzy przyjdą, aby je zwieść, aby je wykorzystać. Nie mówię o wykorzystaniu takim dosłownym, ale właśnie ideologicznym. To jest nasza rola, choć większość z was, niekiedy większość z nas, chociaż już my to mamy trochę za sobą, jest przytłoczona tym zamiarem, tym właśnie codziennym, od pieluch do później powtarzania 100 razy, nie zachowuj się w ten sposób, ale zobaczcie, jak przyjemnie jest mieć dzieci właśnie w wieku 20 kilku lat, które już wiadomo, że już nie są częścią rodziny, ale dalej cenią to, co w tej rodzinie dostały. To, co w tej rodzinie jest i co mogą jeszcze mieć, tak wiecie, bo to powoli się tak żegna z rodziną, nie? I no, nie ma chyba większej radości dla rodzica, jak właśnie widzieć swoje dzieci, które idą Bożą drogą i są w bliskiej więzi z tą rodziną. Nie w więzi jakiejś patologicznej, wiecie, jakiegoś uzależnienia i tam dalej, tam jakaś toksyczna miłość, nie o to mi chodzi. Ale właśnie w czymś takim na kształt przyjaźni, że to dalej jest. O, to zrobiłem dobrze w życiu. Oby każdy z rodziców tak za te 10, 5, w zależności ile tam jeszcze lat nam tego rodzicielstwa takiego intensywnego zostało, mógł tak powiedzieć. Rzeczywiście, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi mądrość, żebym poświęcił się nie temu czy temu w tym czasie, kiedy dałeś mi te dzieci, ale żebym się poświęcił ich wychowaniu. Teraz widzę ten błogi owoc. Chwała Ci, Boże, że dałeś mi mądrość i karność, żeby to wprowadzić w życie.